Dzień dobry. To miał być skrót fabularny, ale większość mojego materiału wideo, który przygotowałem do tego skrótu, z jakiegoś powodu się zepsuła. Więc niestety, na ten moment będziemy musieli tylko i wyłącznie sprawdzić, jak GTA 4 sprawuje się w roku 2023. A jeśli brzmię na super zadowolonego, to nic bardziej mylnego, jestem kurwa załamany. Ale z tego miejsca chciałbym wam bardzo szczerze podziękować. Mamy już 1000 subskrypcji na kanale i będziemy lecieć po więcej, do momentu, w którym wszystkie plany związane z YouTube'em zostaną spełnione. A uwierzcie mi, plany są ambitne i mam nadzieję, że przekozackie po prostu. Więc cóż, lecimy po więcej, dziękuję, przechodzimy do materiału. Wstępik fabularny oczywiście dostaniecie. Zaczynamy grę jako Niko Bellic, który zwodzony przez swojego kuzyna wielkim amerykańskim marzeniem i tak dalej przybywa do Ameryki, gdzie okazuje się, że kuzyn no zrobił go trochę w chuja. I ten kuzyn właśnie jest to jedna z najbardziej irytujących postaci, jakie znajdziemy w gamingu. Szczerze mówiąc, nie dostajemy nawet momentu, w którym kuzyn przeprasza nas kurwa za to, że zwodził nas kurwa wielkimi marzeniami. W dodatku, ma jeszcze do nas pretensje, mimo że naprawiamy mu życie kroczek po kroczku. Oczywiście prowadzi to do sytuacji, w których panikujemy, w których mamy wrogów i tak dalej, ale progresujemy. Roman tak czy siak kurwa miał tych wrogów, tylko zjebany chuj ukrywał się przed nimi. My konfrontujemy się z tymi wrogami, tymczasem Roman ma do nas pretensje o to, bo jest jebaną pizdą. Więc oczywiście szkoda, że nie jest to ciekawsza postać, szkoda, że ta postać nie ma jakichkolwiek refleksji na temat swojego zachowania, ale ta postać definitywnie budzi emocje. No tak jak słyszeliście, krzyczałem właśnie na Romana. No i jeśli mielibyśmy się skupić na samej fabule GTA 4, to szczerze mówiąc jest tutaj o wiele lepiej niż w przypadku San Andreas. Tutaj przede wszystkim są cutscenki w momencie, w którym kończymy questa. Nie przy każdym questie, ale w momencie nawet, w którym nie ma tej cutscenki, to jest chociaż rozmowa telefoniczna. Jest właśnie chociaż to małe coś, co sprawia, że mamy poczucie zamknięcia danego questa, czy danej rzeczy, którą zrobiliśmy. Więc jeśli chodzi o sam storytelling w GTA 4, to naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Przy czym zaznaczam, że w ramach skrótu fabularnego doszedłem do jakiejś połowy gry. Nie przeszedłem całości, możliwe, że potem jest o wiele gorzej. Rzeczą, którą aktualnie chciałbym się zająć, to strona wizualna tego tytułu, ponieważ ona się rzuca w oczy od razu, jak włączymy ten tytuł. I szczerze mówiąc, jest okej. W sensie, jeśli chodzi o to, jak to się zestarzało, to wygląda to nie najgorzej. Troszkę postacie wyglądają jak modelinki, które ze sobą gadają i tak dalej, ale jesteśmy w stanie je rozróżnić. Jesteśmy w stanie z ich mimiki wykminić, co im siedzi w główkach. Czasem jest to niewiele, ale mimo wszystko jest to czytelne. Tylko że ja chciałbym poruszyć rzecz ważniejszą, przynajmniej tak mi się wydaje. Cała kolorystyka tego tytułu jest szaro-bura, kurwa nic się nie wyróżnia. Nawet auta kurwa wyglądają jak szaro-bure auta, smutne kurwa auta, smutni ludzie i tak dalej. No to wygląda jak Polska. I to nie ta piękna Polska, którą kocham, tylko ta szarobura Polska. Ta w jakimś małym mieście, w którym nikt absolutnie nie jest szczęśliwy. Tym emanuje GTA 4. I okej, możliwe, że właśnie tego szukacie w gamingu, tylko że ja nie. Ja szukam rekreacji, ja szukam odprężenia się. Ja chcę, kurwa, odpocząć od codzienności, która nie zawsze jest przyjemna i kolorowa. Na przykład mogą wam się uszkodzić pliki do skrótu fabularnego. Mam nadzieję, że ktoś z tym wajbuje. Ha, ha, ha. No ale wracając, GTA 4 właśnie przez dobraną kolorystykę potrafi być męczące. I przede wszystkim jest monotonne. Niezależnie gdzie jesteśmy na mapie, tak czy siak będzie szaro i buro. Sprawia to po prostu wrażenie, jakby twórcy użyli tej samej tekstury wszędzie, co nie jest prawdą, bo świat jest żywy, świat jest fajny, świat jest ładny. I myślę, że poziom zajebistości miasta uległby niesamowitej poprawie w momencie, w którym mielibyśmy też dzielnice, w których naprawdę jest kolorystycznie różnorako. Nie jest tylko i wyłącznie szaro-buro. No ale co, już ogarnęliśmy szatę graficzną, przechodzimy dalej. Zajmijmy się teraz rzeczą faktycznie najważniejszą, czyli gameplayem, jak on się zestarzał, jak mechaniki się zestarzały i tak dalej, i tak dalej.
I jeśli chodzi o wszystkie mechaniki, które spotkałem w tym tytule, absolutnie się chyba nie zestarzały. W sensie, co jak co, strzelanie do ludzi jest super satysfakcjonujące. Uważam, że o wiele lepiej to wygląda niż w takim Red Dead Redemption 2, czyli najnowszym tytule Rockstar, póki co przynajmniej. Samo poruszanie się po mieście wygląda jak poruszanie się po mieście mydelniczkami. Ale tymi autami można robić naprawdę ciekawe rzeczy tam. I szczerze mówiąc, jeśli to jest satysfakcjonujące, jeśli to sprawia radość, nawet jeśli nie jest super intuicyjne, dla mnie to jest olbrzymi plus. Jeśli ja jestem w stanie zrobić 180 stopni w trakcie jazdy i jechać dalej jeszcze szybciej i jeszcze lepiej, to ja się cieszę. Bo to sprawia, że odczuwam radość, a to jest najważniejsze w gamingu. Przynajmniej dla mnie oczywiście. W ramach mojego kanału robiliśmy już GTA San Andreas i robiliśmy już GTA 5. I w GTA 4 bawiłem się najlepiej. O dziwo, nie wspominam tej gry najlepiej, ale zabawa dzisiaj jest naprawdę przednia. I z przyjemnością skrócę wam tą grę fabularnie, bo uważam, że warto. Strona fabularna tego tytułu oczywiście nie jest jakoś bardzo ambitna, ale uważam, że warto ją poznać, a myślę, że jest to najmniej popularny tytuł, tak mi się przynajmniej wydaje. San Andreas jednak jest otoczone kultem, a GTA 5 Online jednak z jakiegoś powodu przynosi te miliardowe zyski. Więc dajmy odrobinę miłości GTA 4, ponieważ jest naprawdę zacnie, naprawdę przyjemnie. Poznamy Romana, miejmy nadzieję, że zajmę się tym jakoś niedługo, ale chciałem się w tym momencie zajmować wszystkimi skrótami fabularnymi, które zacząłem. Czyli m.in. Arcania, Gothic 4, Risen itd., itd. Więc jeśli jesteście cierpliwi, zachęcam do poczekania na skrót fabularny z GTA 4. Jeśli nie, to jak najbardziej zagrajcie w GTA 4, bo myślę, że warto. Jest to troszkę zapomniany tytuł, tak jak mówiłem, przez swoich większych braci San Andreas i GTA 5. Ale naprawdę warto do niego wrócić i myślę, że będziecie bawić się po prostu dobrze. Więc co? To było Gniazdo Nostalgii. Dzisiaj są moje urodziny. Oczywiście w momencie, w którym to nagrywam, nie w którym to puszczam. Jeszcze raz wam ślicznie dziękuję za to, że jesteśmy w stanie cieszyć się z tego 1000 subskrypcji. I cóż, do zobaczenia w każdy wtorek i w piątek o godzinie 17.